Halo, halo. Dzień dobry, z tej strony Grzegorz Pułkotycki. Witam Państwa na naszym kolejnym webinarze inwestycyjnym. Ja jestem dyrektorem inwestycyjnym w Starfunds i poprowadzę dla Państwa nasz comiesięczny przegląd rynkowy. Z góry zaznaczam, że dzisiejsza pora webinaru, czyli godzina 13, po raz pierwszy odkąd zaczęliśmy ponad 6 lat temu te spotkania z Państwem, nie o 20, tylko właśnie o 13 z racji dzisiejszego meczu polskiej reprezentacji piłkarskiej na Mundialu. Dlatego tak jak tutaj na rynkach w ostatnich miesiącach, czy szczególnie tygodniach mieliśmy sporo emocji, tak dzisiaj wieczorem pewnie dla większości z nas sporo emocji, tym razem sportowych. Przy okazji chętnie byśmy się od Państwa dowiedzieli, czy taka pora webinaru byłaby lepsza, bo być może coś zmienimy już na stałe, czyli gdzieś tam w okienku czata, jakbyście Państwo wypowiedzieli się w tej kwestii, jakiś krótki komentarz, czyli 13 czy 20, będziemy wdzięczni i z pewnością dostosujemy się do Państwa sugestii. Jeżeli chodzi o agendę dzisiejszego webinaru, to na początek tradycyjny przegląd rynkowy, przegląd sytuacji na rynkach głównych klas aktywów. Następnie dzisiejszy temat przewodni, czyli przypływ optymizmu z zwiastunem lepszych czasów. No, ze znakiem zapytania będziemy rozważali wszelkie argumenty za i przeciw takiej hipotezie. Następnie krótkie omówienie wyników inwestycyjnych portfeli modelowych i na koniec serdecznie zapraszam Państwa na sesję pytań i odpowiedzi. Te pytania prosimy zadawać w okienku czata i na każde z tych pytań w tej ostatniej części naszego spotkania postaram się odpowiedzieć. Okej, przejdźmy od razu do tego pierwszego punktu, czyli przegląd sytuacji na głównych klasach aktywów. Ten tytułowy przypływ optymizmu, mocno zauważalny na globalnych rynkach akcji. Tutaj widzimy na tym bieżącym slajdzie przebieg trzech indeksów takiego globalnego benchmarku akcyjnego, czyli indeks MSCI World. To jest ten indeks na niebiesko. Indeks rynków wschodzących, ten na pomarańczowo i zielony polski WIG. Jak pewnie Państwo pamiętają, to te ostatnie miesiące, to bo tutaj takie niestety smutna konstatacja, że ten WIG ciągnął się w ogonie tych rocznych stóp zwrotu, mimo że koniunktura za granicą, czyli na tych głównych rynkach dojrzałych, ale też na rynkach wschodzących w tym roku była niezbyt dobra. Te stopy zwrotu ujemne, dwucyfrowo były praktycznie wszędzie. To ten nasz rodzimy parkiet wręcz zasługiwał w pewnym momencie na miano najgorszego rynku giełdowego na świecie. I oto w październiku rozpoczęło się bardzo dynamiczne odbicie. Zwróćcie Państwo uwagę, że z poziomu tego dołka październikowego, czyli tak naprawdę na przestrzeni ostatnich 6 tygodni, skala tego wzrostu na polskim rynku przybrała no, monstrualne rozmiary. Patrząc z perspektywy własnej tutaj, własnych doświadczeń i swojej historii na rynku kapitałowym, ale też sięgając jeszcze do zamierzchłej przeszłości, to myślę, że ten zryw i ta faza wzrostowa na polskim rynku mieści się gdzieś tam w gronie 4-5 najbardziej takich krótkoterminowych, spektakularnych ruchów wzrostowych. Czy to będzie tendencja trwała? To czas oczywiście pokaże. Mamy tutaj w przypadku polskiego rynku wiele takich czynników, które potencjalnie mogłyby wspierać taką tezę o tym, że twardy dołek jest już za tym rynkiem.
Głównie chodzi tutaj o to, że przez tą trwającą ponad 12 miesięcy przeceny, wyceny polskich spółek zeszły do poziomów absurdalnie niskich. Tak? One bywały bardzo niskie również w różnych takich przeszłych epizodach, niemniej jednak tym razem te wyceny w stosunku do zarówno tych wyników, wyników finansowych, jakie były prezentowane teraz na bieżąco, jak i tych, które są spodziewane w ciągu najbliższych kilku kwartałów, po prostu one były za niskie. Co oczywiście nie oznacza, że taka faza dyskonta nie może czy nie mogła trwać dłużej i wcale też jest niewykluczone, że jakby jeszcze ponownie zobaczymy spore dyskonta, głównie z tego powodu, że tutaj ten nasz rynek jest jednak tym rynkiem, co do którego premia za ryzyko w ciągu ostatnich kilku kwartałów musiała wzrosnąć istotnie z racji tego, że jesteśmy takim krajem, no jednak mimo wszystko przyfrontowym. Dopiero zmiana tutaj w kwestii tego poczucia bezpieczeństwa geopolitycznego mogłaby dość istotnie zmienić zapatrywanie zewnętrznych inwestorów, zagranicznych inwestorów w stosunku do rynku polskiego. Przechodząc do następnych klas aktywów, krótki rzut oka na rynek surowcowy. Najpierw taki duży obrazek z lotu ptaka, czyli taki długoterminowy wykres pokazujący całą tą bessę na rynku surowcowym, która się rozpoczęła jeszcze w 2008 roku i doprowadziła do przeceny indeksu surowcowego CRB praktycznie o ponad 80% do tego dołka, który miał miejsce bezpośrednio po wybuchu pandemii covidowej. I od tamtego momentu mamy taki dość konsekwentny, z wyraźnym przyspieszeniem w pierwszej połowie tego roku trend wzrostowy. Natomiast jak zrobimy przybliżenie tego wykresu do tego, co się działo w już samej tej fazie od rozpoczęcia trendu wzrostowego, no to widzimy właśnie, że gdzieś tutaj w połowie roku nastąpiło wyznaczenie ekstremum, najpierw szybki spadek, a później taka, można powiedzieć, flauta, taki ruch boczny z kilkoma próbami wyskoku i powrotu do trendu wzrostowego, no niemniej jednak wciąż tutaj jakichś takich jednoznacznych rozstrzygnięć w obszarze rynku surowcowego nie widzimy. Rynek surowcowy warto zapamiętać, bo on będzie jednym z przyczynków do tego, aby zrozumieć pewne procesy w skali makroekonomicznej, głównie kwestie związane ze zjawiskami inflacyjnymi, które omówię w dalszej części i ich wpływem na to, co się dzieje na rynku obligacji. Także do tego wątku jeszcze wrócimy. Kolejnym elementem tutaj tej naszej analizy jest sytuacja na rynku dolara. Dolara, którego postrzegamy przez pryzmat koszyka w stosunku do głównych walut ważonych udziałem w globalnym handlu. I tak jak już tutaj wcześniej na kilku poprzednich webinarach zwracałem uwagę, to do tej pory od momentu rozpoczęcia tego trendu wzrostowego na dolarze, czyli mniej więcej na początku stycznia 2021 roku, w trakcie tego już niemal dwuletniego okresu mieliśmy do czynienia z kilkoma takimi fazami korekcyjnymi, z których żadna nie przekraczała swym zasięgiem mniej więcej 4% głębokości. Natomiast to, z czym mamy do czynienia teraz, kiedy tutaj widzimy, że mniej więcej od końcówki września po wyznaczeniu szczytu na indeksie dolara następuje najpierw taka spokojna, a później przyspieszona taka korekta spadkowa, której zasięg
ma już około 8%, no to należy to traktować jako coś, co nie jest typowe dla tego trendu, który do tej pory widzieliśmy, tylko jest to coś większego. I teraz jakby patrząc właśnie z tej perspektywy, to należy mieć na uwadze, że ewentualne dalsze umacnianie się czy osłabianie się tego indeksu dolara będzie miało przełożenie na inne klasy aktywów w taki sposób, że po pierwsze słabszy dolar to istotne wsparcie dla aktywów notowanych w innych walutach, czyli na przykład bardzo wrażliwych na siłę dolara rynków wschodzących, zarówno w obszarze akcji, jak i szczególnie obligacji. Drugim takim elementem, który jest bardzo mocno wrażliwy na siłę amerykańskiej waluty, to są metale szlachetne, tu ze szczególnym uwzględnieniem rynku złota, czy też spółek akcji producentów, przetwórców metali szlachetnych, czy spółek wydobywczych w tym segmencie. A więc tutaj ta korekta, która trwa już około 2 miesiące, tutaj w naszej ocenie ona ma szansę trochę jeszcze potrwać. Ona oczywiście nie będzie prawdopodobnie miała takiego jednostajnego charakteru, jak chociażby ten silny spadek, który miał miejsce w listopadzie, który też przyczynił się do zauważalnego umocnienia takich walut, jak na przykład złotówka. Natomiast uważamy, że to jest ten czas, w którym potencjalny taki faza apetytu na ryzyko w obszarze tych innych niż dolarowe klasy aktywów może jeszcze trochę potrwać. Trzymając się tutaj jeszcze tego dolara amerykańskiego, tutaj dzisiaj chciałem Państwu zaprezentować takie dwa nowe slajdy, które przedstawiają, żeby może mocno nie komplikować przekazu, to powiem tak w dużym skrócie, które przedstawiają sytuację w zakresie płynności, jaką dla rynku finansowego dostarcza amerykański bank centralny w połączeniu z amerykańskim Departamentem Skarbu. Można w uproszczeniu powiedzieć, że jest to w dużej mierze poziom sumy bilansowej, czyli sumy aktywów amerykańskiego banku centralnego. I być może gdzieś tam z mediów czy z jakichś raportów analitycznych, co bardziej dociekliwi z Państwa, wyczytali taką zależność mówiącą o tym, że ten wzrost sumy bilansowej, wzrost wartości aktywów banku centralnego przekłada się na wzrost płynności rynkowej, a tym samym potencjalnie lepszą koniunkturę na rynkach aktywów ryzykownych, po prostu większą płynność rynkową. To coś, co dość modne swego czasu było tłumaczeniem, że ten wzrost sumy bilansowej to jest tak zwane drukowanie dolarów, drukowanie pustego pieniądza, który przelewa się przez rynki finansowe, determinując hossę. To oczywiście to ten ostatni wątek to jest oczywiście nieprawda, natomiast przyjęło się tak łączyć i taką tutaj stosować tłumaczenie takiej koincydencji, że ten wzrost sumy bilansowej, to drukowanie pustego pieniądza i zasilanie nim rynków. W praktyce wzrost sumy bilansowej to po prostu większa dostępność pieniądza, większa płynność rynku, co przekłada się chociażby na takie zjawiska jak poziom wycen spółek, poziom mnożników rynkowych. Po prostu jeżeli podaż dolarów spada, to ich przez to, że jest ich mniej, to popyt na te bardziej ryzykowne aktywa spada, przez to wyceny się
wyceny się obniżają. To ma oczywiście duży związek z ceną samego dolara, jak i silne powiązanie również z poziomem rentowności obligacji amerykańskich. I tutaj na tym kolejnym slajdzie, o tutaj już Państwo powinni widzieć ten slajd, można zauważyć, jak bardzo wrażliwe na zmiany sumy bilansowej. Jeszcze raz tutaj jakby zastrzegę, że jest to jakby duże uproszczenie, ale dla jasności przekazu nie chciałbym tutaj komplikować tego opisu, czyli to zmniejszenie tej sumy bilansowej, czyli ograniczenie płynności, zmniejszenie podaży dolarów skutkuje tym, że jego cena po prostu rosła i tutaj widzimy właśnie, że ta najbardziej dynamiczna faza wzrostu dolara mniej więcej pomiędzy październikiem 2021 roku a wrześniem tego roku, ona tu jest nieprzypadkowa koincydencja, kiedy to właśnie w październiku 2021 roku ta suma bilansowa w Fedu, ta płynność na rynku dolara była największa i rozpoczęto jej zmniejszanie aż do momentu, aż do końcówki września, kiedy to widzimy taki kilkunastotygodniowy trend odwrotny. I tutaj też jedna taka uwaga, oprócz stóp procentowych Fed właśnie w swoim zestawie narzędzi prowadzenia polityki monetarnej ma właśnie te narzędzia dotyczące właśnie operacji otwartego rynku, czyli operacji, które mają właśnie wpływ na poziom sumy bilansowej tego banku centralnego. Więc jakby tutaj na ten aspekt też zwracamy uwagę z perspektywy tego, żeby ocenić, jaki jest trend na warunkach płynnościowych na rynku. Jeżeli chodzi o złoto i generalnie metale szlachetne, to znowu ostatnie tygodnie to również tu taki przypływ optymizmu z takich poziomów sugerujących wybicie z takiej dwuletniej konsolidacji. Rynek bardzo szybko wrócił do góry, notując dość pokaźne wzrosty, a to w dużej mierze było właśnie skorelowane z dwoma takimi czynnikami, które bardzo istotnie wpływają na zachowanie się cen złota, czyli realne rentowności obligacji amerykańskich. One przestały rosnąć i weszły nawet w taką delikatną korektę spadkową. To po pierwsze, po drugie doszło do tego silnego osłabienia się dolara, który jest też czynnikiem sprzyjającym sytuacji odwrotnej, czyli wzrostowej na rynku metali szlachetnych. Przejdźmy teraz do obligacji. Na rynku obligacji amerykańskich ostatnie miesiące, w zasadzie bez przerwy, komentowaliśmy silne wzrosty rentowności na poszczególnych terminach zapadalności, czy to były obligacje dwuletnie, pięcioletnie, dziesięcioletnie czy trzydziestoletnie, te rentowności silnie rosły. To był jeden z tych powodów, dla których obawa inwestorów na rynkach i to ryzykownych klas aktywów, które są wrażliwe na poziom stóp procentowych, tych rynkowych stóp procentowych, które właśnie rosły, jak również samych obligacji długoterminowych, których cena jest przecież odwrotnie skorelowana z poziomem rentowności. Jak Państwo zobaczą, rentowności na przykład obligacji dziesięcioletnich, tych tutaj zaznaczonych na zielono, które w okresie bezpośrednio po COVID-zie znajdowały się na poziomie grubo poniżej 1%. Miało to miejsce raptem 2 lata temu i poziom jeszcze przed kilkoma tygodniami, który sięgnął ponad 4, czyli to jest wzrost o 3,5 punkta procentowego na rentownościach, co w dużym uproszczeniu oznacza, że taka dziesięcioletnia obligacja w tym czasie musiała stracić na cenie 10 lat razy 3,5% ruchu negatywnego na rentownościach, to jest około 35% w cenie. Także to jest potężne uderzenie dla tych wszystkich portfeli, które były zaalokowane właśnie w takie długoterminowe obligacje. Także też to wszystko, co na polskim rynku się wydarzyło,
z długoterminowymi obligacjami, tymi stałokuponowymi, to jest właśnie ten efekt wzrostu, silnego wzrostu rentowności. Tymczasem te ostatnie kilka tygodni, tutaj na tym wykresie trzeba wytężyć wzrok i skoncentrować go tutaj na tej prawej, na tym prawym górnym rogu, no to widzimy, że o ile rentowności 3-miesięcznych bonów skarbowych, czyli ta niebieska krzywa, ona jeszcze sobie spokojnie rośnie, antycypując podwyżki stóp procentowych, o tyle już te obligacje o dłuższym terminie do wykupu, czyli czy to 5-letnie, 10-letnie, czy 30-letnie, one w rentownościach już wyraźnie spadają i też te spadki rentowności to jest jeden z tych powodów, dla których te ostatnie tygodnie są tak zyskowne dla wielu strategii dłużnych. To, na co patrzymy niemal na bieżąco, to jest kształt krzywej rentowności w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego to jest tak istotne? Otóż dlatego, że jest to bardzo ciekawe narzędzie, które jak do tej pory w historii stanowiło praktycznie stuprocentowo skuteczny wskaźnik wyprzedzający, prognozujący nadejście recesji w gospodarce. Praktycznie jedynym jego mankamentem jest to, że o ile on trafnie przewiduje, o tyle nie jest w stanie podać tego precyzyjnego timingu, kiedy ta recesja się rozpocznie. Czyli bywały takie momenty, gdy ta recesja pojawiała się w perspektywie kilku miesięcy, ale bywały też takie momenty, że od pierwszego, od momentu inwersji krzywej, czyli odwrócenia krzywych rentowności, musiało minąć grubo kilka kwartałów, aż ta recesja się pojawi. Być może na jednym z następnych webinarów zaprezentuję Państwu takie wnioski z naszych obserwacji, które prowadzą do nieco bardziej optymalnego umiejscowienia w czasie tego momentu wejścia w recesję. Natomiast na tą chwilę tutaj wniosek jest taki, że do tej inwersji doszło, zarówno w przypadku tej krzywej w obszarze 2 lata, 10 lat, czyli odwrócenie krzywej to oznacza tylko tyle, że rentowność obligacji 10-letniej ma niższą wartość niż rentowność obligacji 2-letniej. To jest jakby tutaj jeden obszar analizy, a drugi to jest obszar analizy krzywej rentowności w przedziale 3 miesiące, 10 lat, czyli inwersja ma miejsce wtedy, kiedy ta rentowność obligacji 10-letniej jest niższa niż 3-miesięcznych bonów skarbowych. I z tym właśnie od kilkunastu dni mamy do czynienia na obu krzywych. Jeżeli chodzi o koniunkturę na rynkach dłużnych w Europie, głównie strefa euro plus Wielka Brytania, to tutaj też te rentowności najpierw bardzo silnie porosły, z tym jednym zastrzeżeniem, że w przeciwieństwie do rynku amerykańskiego, tutaj 10-letnie obligacje ze strefy euro czy też innych krajów europejskich, takich jak na przykład Szwajcaria, sięgały w pewnym momencie wartości ujemnych. Teraz już żadna z 10-latek europejskich nie jest notowana z ujemnymi rentownościami, one bardzo silnie podskoczyły. Również w tym drugim półroczu mieliśmy do czynienia z takimi bardzo gwałtownymi ruchami. Najpierw do góry, później gwałtowna korekta i jeszcze w październiku mieliśmy kolejny zryw tych rentowności do góry. No i znowu od kilku tygodni mamy do czynienia, podobnie jak to ma miejsce na rynku amerykańskim, z korektą rentowności skarbowych obligacji w Europie. Co się dzieje w Polsce? W Polsce ta dynamika zmian przypomina już coś na
coś, co jest rollercoasterem. Jeżeli chodzi o to, co się działo w pierwszym półroczu, no to mieliśmy taki gwałtowny wyskok rentowności 10-latek powyżej 8%, po czym ten okres wakacyjny był świetnym czasem dla obligacji, ponieważ obligacje długoterminowe korzystały na tym spadku rentowności, no zarabiając w okresie mniej więcej od połowy czerwca do połowy sierpnia, czyli w okresie 2 miesięcy, nierzadko po 7, 8 albo 10%. Rekordziści nawet na zlewarowanych funduszach po kilkanaście, przy czym ten kolejny ruch, czyli mniej więcej od połowy sierpnia do października, ten ruch, który wyciągnął rentowności prawie na 9%, no skutkował tym, że portfele funduszy inwestycyjnych skoncentrowane na obligacjach długoterminowych ponownie mocno traciły. Natomiast to, na co warto już zwrócić uwagę, to, że przy takich poziomach rentowności ten bufor bezpieczeństwa jest już na tyle duży, że praktycznie no, na palcach jednej ręki można policzyć fundusze, które na kolejnym wzroście rentowności do nowego szczytu przebiły w dół te dołki z czerwca. Także praktycznie dzisiaj po kolejnej fazie umocnienia polskich obligacji no mamy do czynienia z kolejną poprawą stóp zwrotu, jeżeli chodzi o ten rynek. Tutaj ważnym elementem, zarówno jeżeli chodzi o rynek amerykański, rynek europejski, jak i Polskę, ma to, na co zwróciłem uwagę na samym początku, omawiając rynek surowcowy i perspektywy inflacyjne. Zwróćcie Państwo uwagę, że mimo że od wielu miesięcy takim jednym z głównych tematów medialnych jest inflacja, odmieniana przez wszystkie przypadki, to dla rynków finansowych, dla rynków dłużnych już nie stanowi takiego problemu, takiego tematu, ponieważ ona jest już wkalkulowana poprzez obecne rentowności po prostu wyceny tych obligacji. Niektóre segmenty obligacji, tak jak omawialiśmy na poprzednim webinarze, stanowią naprawdę niewidziane od dawna bardzo skuteczne i dochodowe wehikuły do bardzo bezpiecznego inwestowania środków. Do tego wątku jeszcze wrócę, żeby jakby skonfrontować to, o czym rozmawialiśmy w październiku, z tym, jak faktycznie ten przypływ optymizmu na rynku obligacyjnym i te spadki rentowności przełożyły się na konkretne wyniki poszczególnych funduszy inwestycyjnych. No niemniej jednak chcę tylko powiedzieć, że przy tych poziomach rentowności zaczyna dużo większe znaczenie mieć właśnie sam poziom tych stóp procentowych i poziom odsetek, jakie spływają do portfela funduszu obligacyjnego. A mniejsze znaczenie ma sama fluktuacja ceny, która jest pochodną zmiany rentowności obligacji. Ok, przejdźmy jeszcze na rynek obligacji korporacyjnych. Tutaj obserwujemy to przez pryzmat wysokodochodowych obligacji spółek amerykańskich. No i tutaj mamy taką ciekawostkę pokazującą bieżące poziomy premii za ryzyko kredytowe, czyli te tak zwane spready obligacyjne, czyli rentowność takiej obligacji korporacyjnej w stosunku do zapadającej w tym samym okresie czasu obligacji skarbowej. Tak? Czyli jeżeli porównujemy sobie obligacje, oczywiście nie jest to jedna obligacja, jest to całe spektrum obligacji tak zwanych wysokodochodowych, tych high yieldowych, to jeżeli dzisiaj te spready obligacyjne znajdują się na poziomie gdzieś na około 4,5, to oznacza, że przy rentownościach
obligacji skarbowej o podobnym terminie zapadalności na poziomie około 4%. Mamy sumę tych dwóch wartości, czyli 4,5 plus 4 to jest 8,5 i faktycznie tutaj mniej więcej na tym poziomie 8,5% efektywna dochodowość takiej obligacji high-yieldowej się znajduje. Czy to jest dużo? To oczywiście jest dużo, biorąc pod uwagę historyczne poziomy. To oznacza, że te spółki są dzisiaj obciążone wysokimi kosztami wynikającymi z emisji finansowania dłużnego. Natomiast jak patrzymy na to z perspektywy tego, jak rynek to wycenia w innych podobnych makroekonomicznych momentach, innymi słowy, czy rynek dzisiaj w obligacjach korporacyjnych wycenia jakieś ryzyko poważnej recesji, czy też istotnego pogorszenia się wyników spółek i standingu finansowego, to zwróćcie Państwo uwagę, że my dzisiaj jesteśmy na poziomach z tym spreadem 4,5, takich jak byliśmy gdzieś tam w okolicach przełomu roku 18 i 19, gdzie owszem, były obawy o to, czy Fed w procesie zacieśniania polityki pieniężnej nie doprowadzi do recesji, ale tam z tej recesji tak naprawdę nic nie wyszło. To są oczywiście poziomy dużo wyższe niż to, co mieliśmy w tych takich czasach to się tak branżowo mówi Goldilocks Economy, czyli taki czas bardzo niskich stóp procentowych i niskiej inflacji, wysokiego wzrostu gospodarczego, ale to były czasy, ale to są poziomy dużo niższe niż to, co obserwowaliśmy chociażby w roku 2015-16 czy początku 17. W związku z tym ja bym to na razie podsumował takim stwierdzeniem, że rynek obligacji korporacyjnych, tych wysokodochodowych, czyli tych spółek, które są bardzo wrażliwe na koniunkturę gospodarczą, wbrew temu, co pokazuje rynek obligacji skarbowych i te inwersje krzywej dochodowości, on na razie tutaj jest dość spokojny. Czyli jakby dla nas jest to sygnał, aby no nie trzymać się takiego bardzo utartego schematu i powielanego w mediach, czy wręcz w jakichś analizach ekonomistów, że scenariusz jeden czy drugi to jest coś, co jest na 100% pewne. Nie, jest wiele innych rzeczy, które my tutaj widzimy i które nie dają takiego pełnego, jednoznacznego, wspierającego jeden scenariusz obrazu. I na koniec jeszcze rzut oka na sytuację na obligacjach z rynków wschodzących. Tutaj mamy po raz kolejny próbę wyrwania się z tego trendu spadkowego. Ta próba jest bardzo dynamiczna. Ten ruch na obligacjach rynków wschodzących, zarówno tych dolarowych, jak i tych emitowanych w walutach lokalnych, to był ruch rzędu około 7-8% w ciągu ostatnich 6 tygodni. OK, przechodząc do naszego tematu przewodniego, czyli czy ten przypływ optymizmu jest zwiastunem lepszych czasów. Żeby jakby zdiagnozować bilans tych argumentów za tym, że najgorsze w gospodarce za nami, z tymi argumentami, które by miały tą hipotezę jednak obalać, popatrzyliśmy na to z kilku takich perspektyw. A może powiem więcej, bo to pytanie powinniśmy zadać jeszcze inaczej, czyli to pytanie nie powinno dotyczyć tego, czy w tym otoczeniu makroekonomicznym najgorsze jest za nami, czy dopiero przed nami, ale czy rynki finansowe najgorsze mają za nami, czy jeszcze trzeba oczekiwać turbulencji i tym samym utrzymywać bardziej defensywne nastawienie portfeli. Dlaczego to zastrzeżenie, dlaczego ta zmiana w brzmieniu tej hipotezy, którą tutaj stawiamy, jest tak istotna? Otóż
musimy sobie zdać sprawę z tego, że rynki finansowe wyceniają często z dużym wyprzedzeniem to, co dopiero w przyszłości się wydarzy. Czyli to nigdy nie będzie tak, że recesja, która nastąpi, spowoduje i zostanie ogłoszona, zobaczymy to w danych makroekonomicznych, zobaczymy to w danych dotyczących PKB, które pokaże spadek tego PKB w ujęciu rok do roku o tam 2%, 3%, 5%. Nie, to nie wtedy rynki będą reagowały negatywnie. Rynki zareagują już na sam fakt ryzyka wystąpienia recesji, tym, że będą dostosowywały swoje wyceny poszczególnych klas aktywów. Dlatego tak ważne jest, aby zrozumieć to, że dziś, mimo tego, że recesji nie ma, ale rynki z jakiegoś powodu spadają, to trzeba zrozumieć, dlaczego spadają i czy w tym jest dyskontowanie spowolnienia gospodarczego czy recesji, czy też jakieś inne czynniki. Dlatego tą dzisiejszą część, która jest tym tematem przewodnim, podzieliłem na takie trzy elementy. Znaczy, pierwszy to jest taki zdiagnozowanie tego, co w tej makroekonomii się dzieje, żebyśmy widzieli, jakie są trendy, w jakim miejscu jesteśmy i ewentualnie uprawdopodobnili to miejsce, do którego jako gospodarka jako całość zmierza. Ten drugi element, ten drugi obszar to jest to, co myślą profesjonalni inwestorzy na rynku i ekonomiści, którzy zajmują się profesjonalnie prognozowaniem. I trzeci obszar to to, jakie sygnały sam w sobie rynek nam wysyła i jak je przynajmniej my interpretujemy. Ok, czyli tak, przechodząc do stricte takiego obrazu tu i teraz, jak ta makroekonomia wygląda. Tu od razu takie zastrzeżenie. Koncentrujemy się głównie na gospodarce amerykańskiej z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to największa gospodarka świata, która poprzez cały system powiązań z resztą świata i faktem emisji pieniądza, który jest głównym pieniądzem rezerwowym świata, tak naprawdę wyznacza trendy w większości regionów gospodarczych całego świata. To po pierwsze. Po drugie, jest to gospodarka, która jest bardzo dobrze opisana, opomiarowana i analiza tych wielkości statystycznych pozwala wysnuwać tutaj dużo bardziej trafne wnioski odnośnie rzeczywistości, niż by to było w przypadku innych gospodarek na świecie. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj dynamikę realnego PKB gospodarki amerykańskiej w takim podziale na produkcję dóbr oraz rynek nieruchomości, a z drugiej strony aktywność, czyli właśnie ta zmiana realnej dynamiki gospodarki w obszarze usługowym. I to są takie jakby dwa komponenty, które są wyodrębnione z tego względu, że one troszkę inaczej funkcjonują. Zresztą jak tutaj pokazuje ten wykres i jego historia, to jakby dużo bardziej wrażliwym na zmiany koniunktury gospodarczej jest ta czerwona krzywa, czyli krzywa właśnie produkcji i nieruchomości. Są to po prostu rynki bardziej cykliczne. I po to jest to wychwycone, to co jest bardziej cykliczne, żeby to niebieskie, które jest mniej cykliczne, nie zaciemniało obrazu tego, jak faktycznie ten kierunek zmian w gospodarce postępuje. I zwróćcie Państwo uwagę, że jeżeli chodzi o te ostatnie miesiące, no to mamy bardzo gwałtowny spadek tej aktywności ekonomicznej w obszarze właśnie tych produkcji dóbr i nieruchomości. To jest po części związane z efektem wzrostu stóp procentowych i generalnie ograniczenia finansowania, bo w
w przypadku takich dóbr trwałego użytku, czy chociażby nieruchomości, to skłonność konsumentów do tego, żeby nabywać takie dobra, które jednostkowo mają dużo większą wartość, czyli tam powiedzmy zakup domu, zakup samochodu, czy nawet, nie wiem, zakup lodówki, pralki, telewizora, ma zupełnie inny charakter wydatkowy u przeciętnego konsumenta niż zakup jedzenia czy jakichś takich dóbr podstawowej potrzeby, typu, nie wiem, lekarstwa czy bilet do kina i tego typu rzeczy. W związku z tym jakby obserwacja tych warunków, które wpływają na skłonność konsumenta do wydawania tych bardziej takich jednostkowo drogich rzeczy, bez których w wielu wypadkach można się obejść, bo kupno nowego samochodu można odłożyć o rok czy o 2 lata, drugie czy trzecie wakacje podobnie, w sytuacji, jeżeli to otoczenie, czyli wzrost kosztów finansowych, dostępność kredytu czy inne takie elementy, które wpływają na skłonność do konsumpcji, ulegają zaostrzeniu, to w naturalny sposób zakupy tych dóbr spadają i tym samym za tym idzie spadek produkcji, czyli to, co jest tutaj oznaczone tą linią czerwoną. I teraz jak popatrzymy sobie na to, że to, co jest takim elementem wyprzedzającym, czyli to zaostrzenie warunków finansowych, które wpływa później na ograniczenie zakupów, czyli ta linia niebieska, to już schodzi w strefę wartości ujemnych, a ma charakter wyprzedzający, no to należy się spodziewać, że tutaj właśnie w tym obszarze wytwarzania tego typu dóbr nastąpi również takie dostosowanie, czyli spadek do tego poziomu. To będzie prowadziło z kolei do tego, że bardzo silnie powiązane poziomy dynamiki produkcji przemysłowej z zyskami spółek no, będą miały tendencję do tego, żeby kontynuować tę swoją fazę obniżania się. To jest jakby taki obraz z lotu ptaka amerykańskiej gospodarki. Natomiast żeby jakby te rozważania prowadziły do jednoznacznego wniosku o tym, że czeka nas przykładowo poważna recesja trwająca kilka kwartałów, która odejmie od wzrostu gospodarczego powiedzmy, nie wiem, 4 czy 5%, no to tutaj jeszcze droga jest daleka. Po pierwsze dlatego, że my wciąż widzimy, że to, co jest tym bardzo istotnym czynnikiem, szczególnie dla gospodarki amerykańskiej, czyli poziom bezrobocia, on jest bardzo niski. Tamten rynek pracy wciąż jest w bardzo dobrej kondycji, co obrazuje chociażby taka bardzo wypłaszczona linia wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. O ile w tym okresie post-covidowym z tych ekstremalnie wysokich poziomów ta liczba zasiłków konsekwentnie wniosków o zasiłki konsekwentnie spadała, ona w pewnym momencie uległa wypłaszczeniu, no i na lekko wyższych niż dołki poziomach ona się utrzymuje praktycznie przez ostatnie 6 miesięcy. Co więcej, jak popatrzymy sobie na jakby rynek pracy tak strukturalnie, to tu proszę zwrócić uwagę na ten wykres po lewej stronie. On tutaj pokazuje, jaka jest tak naprawdę dziura na rynku pracy, to znaczy jaki jest deficyt pracowników. Ta linia pokazuje mniej więcej poziom aktualnego zatrudnienia powiększony o nowe miejsca pracy i pomniejszony o dostępną ilość siły roboczej. Czyli można powiedzieć, że wszystko to, co jest powyżej zera, czyli jest wartością dodatnią,
to jest liczba brakujących etatów, inaczej, liczba brakujących pracowników na wolne etaty w amerykańskiej gospodarce. I teraz, biorąc pod uwagę, że do tej pory silnie rósł ten deficyt, to te spowolnienie gospodarcze, którego świadkami jesteśmy w tym roku, ono jak na razie prowadzi nie do wzrostu bezrobocia, tylko co najwyżej do ograniczenia tego deficytu pracowników. I tutaj Goldman Sachs, to jest wykres tutaj z całkiem świeżego raportu z ubiegłego tygodnia, który jest ich prognozą makroekonomiczną dotyczącą roku 2023. To ich prognoza mówi o tym, że te spowolnienie gospodarcze nie doprowadzi do istotnego wzrostu bezrobocia, co najwyżej do zniwelowania tej luki pracowniczej do poziomu około 2 milionów etatów na koniec 2023 roku, z poziomu około 6 milionów, który miał miejsce mniej więcej w pierwszym kwartale tego roku. Co więcej, ten bieżący rok to jest taki rok spowolnienia. Niektórzy tam nazywali go już takim rokiem recesyjnym, ponieważ faktycznie pierwszy i drugi kwartał to odczyty PKB były delikatnie ujemne, natomiast trzeci kwartał to jest już wzrost gospodarczy, a prognoza Fedu z Atlanty według takiego modelu makroekonomicznego, który jako dane wsadowe bierze te bieżące, napływające dane makroekonomiczne i na tej bazie szacuje, jakim mógłby być za ten okres poziom dynamiki PKB. No to tu widzicie Państwo, to jest ta zielona linia, to ta ostatnia prognoza mówi o tym, że kwartalny wzrost PKB wynosiłby ponad 4%. No i pytanie, gdzie tu recesja? No i oczywiście to jest takie pytanie, które się pojawia już od wielu miesięcy. Natomiast no, będąc tutaj pragmatycznym i ostrożnym, tego scenariusza wykluczać nie można, bo to, że jej dzisiaj nie ma, nie oznacza, że ta recesja się nie pojawi. Tak wygląda sytuacja, tak wyglądają fakty. To teraz jak wyglądają opinie? I tutaj mamy opinie dotyczące tego, jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia recesji w ciągu najbliższych czterech kwartałów. I to jest taka ankieta, która jest prowadzona wśród osób profesjonalnie zajmujących się prognozowaniem makroekonomicznym, czyli takich makroekonomistów, ekonomistów bankowych, z instytucji finansowych, ze spółek prywatnych, którzy po prostu specjalizują się w ocenie sytuacji makro i oceniają różne scenariusze gospodarcze. Zwróćcie Państwo uwagę, że jeszcze nigdy w historii tych badań nie było tak powszechnej zgodności, że ta recesja jest nieunikniona. Czyli tutaj w tym czwartym kwartale, kiedy to badanie zostało przeprowadzone, poziom 43,5% to jest to prawdopodobieństwo wystąpienia recesji w ciągu najbliższych czterech kwartałów. Trochę takie odnoszę wrażenie, że my tą recesję demonizujemy. Natomiast oczywiście nie ma co jej demonizować, po prostu na jej ewentualność trzeba się przygotować, bo recesja to jest okres, w którym określone klasy aktywów mają szansę na bardzo fajne stopy zwrotu i po prostu trzeba wiedzieć, jak się do tego przygotować. Bo okresy recesyjne to jest nic nadzwyczajnego, one się w historii zdarzały i one się zdarzać będą. Natomiast żeby zrozumieć jakby
taką systematykę, w jakiej skali i z jakim impaktem dla gospodarki przychodzi ta recesja, to tutaj znalazłem dla Państwa taki slajd, który pokazuje jakby skalę takiego skumulowanego wzrostu gospodarczego w okresie od dołka koniunktury do końca, czyli do momentu, kiedy następuje spowolnienie, a później recesja. I pokazane są analogicznie przykłady tego, ile od PKB odejmuje recesja no, w każdym tutaj z epizodów, w którym ona wystąpiła na rynku amerykańskim. No i tutaj dość ciekawe takie podsumowanie, uśrednienie pewnych zjawisk tutaj w tym górnym prawym rogu. Państwo zobaczą, że średnia taka ekspansja gospodarcza trwa 67 miesięcy i przynosi wzrost PKB o 24%, a przeciętna recesja trwa 11 miesięcy i w tym trakcie tych 11 miesięcy zabiera z PKB 1,8%. To w dużej mierze tłumaczy też zachowanie głównie rynków akcji w długim terminie, bo jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę, że jednak notowania spółek czy indeksów, które mierzą gdzieś tam w jakiś uśredniony sposób notowania spółek, zależą w dużej mierze, a w zasadzie w długim terminie przede wszystkim od poziomu zysków tych spółek, no to jeżeli weźmiemy pod uwagę, że wzrosty PKB no składają się poniekąd zyski spółek, czyli tak silnie rosnące w okresie ekspansji gospodarczej PKB no musi wpływać na wzrost zysków spółek, no a w okresie recesji oczywiście te zyski spółek spadają. To, co jest istotne z punktu widzenia takiego inwestora giełdowego, czy inwestora, który ma w swoim portfelu również instrumenty powiązane z rynkiem akcji, no, musi być ta świadomość, że jednak te okresy, w których rynek dyskontuje recesję, a później przechodzi przez recesję, one są bardzo zmienne, one prowadzą do dość istotnych obsunięć kapitału, a to z racji tego, że zazwyczaj ludzie mają taką tendencję do ekstrapolowania rzeczywistości, czyli w okresie ekspansji gospodarczej, kiedy mamy do czynienia z takimi no, bardzo pozytywną, bieżącą sytuacją, to inwestorzy, ludzie mają tendencję do przepłacania za dane akcje, licząc na to, że te pozytywne trendy i w gospodarce, i w wynikach spółek będą trwały nieskończenie długo. Natomiast no, przychodzi ta recesja, przychodzi ten spadek zysków i wtedy następuje takie podwójne, brutalne zderzenie z rzeczywistością, które polega między innymi na tym, że z jednej strony spadają wyceny wskutek tego właśnie rozczarowania, że dobrze, przynajmniej w krótkiej perspektywie nie będzie, ponieważ nadejdzie spowolnienie czy spadek zysków spółek i sam spadek zysków spółek wpływa też na przejściowe obniżenie się wycen, czyli takie zderzenie się dwóch elementów negatywnych działających jednokierunkowo powoduje właśnie, że te okresy, kiedy kończy się hossa, zaczyna się korekta czy bessa, one mają jakby dużą taką amplitudę zmian, są to duże procentowo ruchy. Ok, przechodząc teraz dalej jeszcze, co jak się tutaj na tą rzeczywistość i przyszłość zapatrują również zarządzający aktywami, to posłużyłem się tutaj kilkoma slajdami z najnowszego badania, które co miesiąc przeprowadza amerykański bank inwestycyjny Bank of America. I tutaj no, te wnioski z tych badań są takie no, no, bardzo interesujące i generalnie wpisują się w taką jedną tendencję. Ona jest w zasadzie po prostu jednokierunkowa. Zwróćcie Państwo uwagę, ja te slajdy tak króciutko omówię. Czyli te obecne odpowiedzi na pytania
czy spodziewasz się silniejszej czy słabszej gospodarki? To zdecydowanie tutaj te umiejscowienie w strefie wartości ujemnych pokazuje, że ponad prawie 70% spodziewa się słabszej gospodarki niż silniejszej. I teraz jak popatrzymy sobie na to, że te odczyty dotyczące tego, jak postrzegamy dzisiaj przyszłość, one są bardzo mocno skorelowane z dynamiką zmian indeksu giełdowego. Tutaj w tym wypadku jest to roczna dynamika zmian indeksu S&P 500. Czyli można powiedzieć, że takie bardzo negatywne odczyty tego sentymentu w stosunku do gospodarki bardzo często współgrały z jakimiś takimi rynkowymi dołkami. I odwrotnie to tak samo działa, czyli jakieś wysokie poziomy optymizmu skutkowały później tym, że w kolejnych okresach rynek raczej zachowywał się słabo. I to jest taka jakby pierwsza uwaga. Druga kwestia to podobnie jak ekonomiści, również zarządzający aktywami w podobnym tonie wypowiadają się na temat tego prawdopodobieństwa recesji. Można powiedzieć, że poziomy obecne są poziomami zbliżonymi do tego wyskoku po wybuchu pandemii koronawirusa, czy w marcu 2009 roku, czyli tam już grubo po upadku Lehman Brothers, czyli to było tak naprawdę w dołku tamtej półtorarocznej bessy. Następnie to jest takie pytanie, które dotyczyło tego, jakiego, co w najlepszym wymiarze opisuje to, co się będzie działo w gospodarce w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Zwróćcie Państwo uwagę, że najbardziej takim powszechnym, najbardziej powszechną odpowiedzią to była odpowiedź, która mówi o tym, że to będzie wzrost gospodarczy poniżej trendu i inflacja powyżej trendu. Czyli można powiedzieć, że taka stagflacja. Natomiast zupełnie praktycznie niezauważalne są scenariusze, w których mówimy o tym, że wzrost będzie powyżej trendu, a inflacja poniżej trendu, bądź wzrost poniżej trendu i inflacja poniżej trendu. Także dominuje raczej takie nastawienie, że przed nami okres co najmniej stagflacji. Z perspektywy postrzegania ryzyka, uczestnicy tej ankiety byli pytani, jak postrzegają obecne ryzyko otoczenia rynkowego. To zwróćcie Państwo uwagę, że te obecne odczyty są no, najwyższe w historii tutaj zaprezentowanych tych badań, czyli od tam 2007 roku. Pytanie dotyczące tego, jak w praktyce, jaki poziom ryzyka zarządzający podejmują w obecnie prowadzonych portfelach inwestycyjnych, no to widać, że są to minimalne poziomy ryzyka, które są skłonni podejmować obecnie, nawet niższe niż to miało miejsce w okresie wielkiego kryzysu finansowego. I w konsekwencji, jakie poziomy gotówki utrzymywane są obecnie na portfelach, tak? Czyli te poziomy gotówki, czyli takich niezagospodarowanych środków, niezainwestowanych w tej chwili jest więcej niż to było nawet w okresie bezpośrednio po wybuchu pandemii w październiku 2016 roku, w grudniu 2008 roku, czyli w okresie, kiedy byliśmy tak naprawdę dwa miesiące po upadku Lehman Brothers, jedynie wyższe poziomy gotówki były utrzymywane tutaj w pęknięciu bańki dotkomowej
i późniejszej recesji w latach 2000-2001. Jeżeli chodzi o postrzeganie, co jest takim największym potencjalnym ryzykiem, no to co najmniej od maja tego roku bezwzględnie numerem jeden jest inflacja i jastrzębia reakcja bankierów centralnych na poziomy inflacji. Jak popatrzymy sobie tak historycznie na ostatnie 10-11 lat, zawsze inwestorzy mają na tapecie jakiś taki swój problem, którego się boją. Tak? Czyli w 2011 roku to był kryzys strefy euro, później był ten amerykański fiscal cliff, później twarde lądowanie w Chinach, kryzys geopolityczny w 2015, ponownie twarde lądowanie Chin w 2017 rok, czyli to było to bodajże Brexit, 2018 silne zaostrzenie polityki przez banki centralne, wojny handlowe, wybory prezydenckie w Stanach w 2020, później koronawirus, no i teraz kwestia głównie inflacji i jastrzębich banków centralnych, przedzielona dwoma takimi epizodami, które polegały w tych ankietach na tym, że gdzieś tam w okolicach marca na moment przewinęła się wojna na Ukrainie i widmo globalnej recesji. I jeszcze z takich ciekawostek, to tutaj chciałbym Państwu pokazać jedną taką rzecz, która tyczy takiego bardzo, tak jak to w pewnym momencie było takim owczym pędem, tak teraz widzimy, co jest zupełnie w drugą stronę, czyli co inwestorzy preferują, a czego unikają. Dzisiaj najbardziej preferowana jest gotówka, najbardziej takie defensywne sektory rynku akcji czy obligacji. Natomiast to, czego inwestorzy unikają, to unikają akcji, spółek technologicznych, aktywów ze strefy euro. To są te najbardziej unikane aktywa. Jeszcze wracając do spółek technologicznych, to tu widzimy rozkład przeważania czy niedoważania w portfelach tego typu spółek. To, co widzimy tutaj w listopadzie 2022 roku, to jest poziom największego niedoważania, czyli największej ucieczki od tego typu spółek na przestrzeni ostatnich 14 lat. Ostatni raz tak nielubianym sektorem spółki technologiczne były w 2008 roku. I na koniec jeszcze to, co rynek nam pokazuje, a rynek mierzony globalnym indeksem MSCI All Country, tak jak już tutaj wcześniej pokazywałem, od tego połowy października dość gwałtownie odbił. Natomiast to, co jest takim fajnym wskaźnikiem, który pokazuje, czy to odbicie ma taki szeroki charakter, czyli innymi słowy, ma szansę być bardziej trwałe, czy jednak jest to wyskok jakiegoś segmentu rynku, jakiejś wybranej geografii, jednej wybranej giełdy, czy kilku wybranych giełd w regionie. Tutaj jest taka analiza, która pokazuje odsetek spółek, które są notowane powyżej swoich 50-dniowych sesji oraz 200-dniowych sesji. Czyli ten wykres należy czytać tak, że ta pierwsza część tego wykresu to jest sam przebieg indeksu. Ten drugi w kolorze żółtym to jest odsetek spółek, które znajdują się powyżej swoich 50-dniowych średnich. Tutaj ta wartość to jest około 80-79,5% spółek jest dzisiaj
z tego indeksu MSCI All Country jest powyżej swoich średnich 50-dniowych. I w przypadku tej średniej 200-dniowej ten odsetek to jest 47,9%. Jakby samo w sobie to oczywiście nie jest żadnym gwarantem tego, że te rynki będą kontynuowały tą fazę wzrostową, natomiast to, co jest interesujące, to zarówno to wskazanie na żółto i na niebiesko pokazuje, że ta szerokość rynku jest większa niż w szczycie tej korekty, która się zakończyła w sierpniu. Także to szerokość jest większa, a tak jak mówiłem, no jakby te narzędzie pokazuje, że tym samym te prawdopodobieństwo kontynuacji jest być może nieco większe niż to miało miejsce w sierpniu, kiedy to trwało około 2 miesiące. I jeszcze, jeżeli chodzi o sam rynek amerykański, czyli przebieg indeksu S&P 500 i analogiczny wskaźnik, który pokazuje odsetek spółek, których notowania znajdują się powyżej średniej 200 sesyjnej. No i tutaj ten odsetek jest nieco wyższy niż w przypadku spółek z MSCI All Country i wynosi 61%. Na koniec jeszcze takie dwa slajdy, które ten bieżący nawiązuje do tego, co mówiłem, mówiąc o recesji, czy mówiąc o generalnie tym, co się dzieje w makroekonomii, a tym, co się może dziać na rynkach. Czyli jakby jeszcze raz powtórzę, że rynki finansowe mają tendencję do wyprzedzania tego, co się dzieje w tej realnej sferze gospodarki. No często o kilka kwartałów nawet. Co to oznacza? Tutaj jest to właśnie zobrazowane na tym wykresie, w którym mamy na tej osi poziomej odznaczony punkt, w którym rynek wyznacza dołek. Ten dołek zarówno w wycenach nominalnych zaznaczonych na szaro, czyli po prostu poziom indeksu giełdowego, oraz na żółto, czyli poziom mnożnika wyceny. Tu w tym wypadku mnożnika cena do zysku. Zwróćcie Państwo uwagę, że jeżeli byśmy mieli założyć, że taki cykl rynkowy będzie miał miejsce analogicznie do uśrednionego cyklu ze wszystkich poprzednich faz recesji i tych spadków związanych z recesjami, to się okaże, że jeżeli apogeum recesji skutkowałoby 5-procentowym spadkiem zysków spółek, to około pół roku wcześniej nastąpi wyznaczenie dołka na rynkach i w momencie, kiedy te apogeum recesji wystąpi, to rynki akcyjne będą już około 20-kilka% powyżej tego dołka, które wyznaczyły te pół roku wcześniej. To jest taka jedna rzecz, którą chciałem tutaj Państwu powiedzieć, żeby zobrazować taką mechanikę działania rynków finansowych. A druga to jest przywoływana już tu kilkukrotnie pewna analogia, która według nas ma bardzo takie solidne podstawy koncepcyjne, to znaczy jeżeli mielibyśmy gdzieś tam porównywać, czy to coś, co się obecnie dzieje, czy ma wydarzyć, ma gdzieś swoje jakieś podobieństwa w historii, to chyba takim najbardziej podobnym okresem był okres bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej, czyli okres takiego silnego wzrostu inflacji oraz silnego wzrostu gospodarczego, który spowodował właśnie takie zachowanie amerykańskiego indeksu giełdowego. Z tej analogii płyną dwa wnioski. Znaczy pierwszy jest taki, że od tych dołków, które widzieliśmy w październiku, no to wiele potencjału spadkowego rynek amerykański już by nie miał. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że
dopiero takie zaakcentowanie szczytu inflacyjnego i proces powolnego schodzenia z inflacją w dół tworzył taką długoterminową bazę do rozpoczęcia nowej fali wzrostów. Przy czym ta nowa fala wzrostów, ona nie nastąpiła szybko, bo jak popatrzycie sobie Państwo, co się działo po tym 1946 roku, to jeszcze był taki bardzo szarpany okres silnych wyskoków w krótkim terminie i powrotów do tych poziomów minimów. Natomiast no, już taka długoterminowa hossa dopiero zaczęła się gdzieś tam w latem 1949 roku, czyli można powiedzieć, że gdzieś 3 lata po pierwotnym wyznaczeniu tego dołka. Czy tym razem będzie podobnie? No będziemy podpatrywać przebieg sytuacji zarówno w skali makroekonomicznej, jak i tego, co się dzieje na rynkach i sprawdzać, na ile to dopasowanie do tego czasu bezpośrednio po II wojnie światowej jest uzasadnione. Dla tych z Państwa, którzy byli na październikowym webinarze bądź odsłuchiwali ten webinar offline, ja przypomnę takie 3 slajdy, dosłownie tak, żebyście Państwo skojarzyli, o co chodzi. To był taka bonusowa część podczas tego webinaru, w którym wzięliśmy pod lupę to, co się dzieje na rynkach obligacyjnych. Generalnie wydźwięk był taki, że no mamy sytuację z jednej strony bardzo taką atrakcyjną z punktu widzenia inwestora, który ma szansę inwestować na bardzo wysokiej dochodowości, ponieważ WIBOR-y, na których oparte są polskie obligacje zmiennokuponowe, były w fazie silnego wzrostu i wtedy, kiedy o tym mówiliśmy, sięgały prawie 8%. Prowadziło to do tego, że rentowności bardzo bezpiecznych instrumentów finansowych, które znajdują się w funduszach obligacji takich krótkoterminowych czy funduszach pieniężnych, przekraczały nierzadko poziom 10%. Podobnie było na rynku amerykańskim, gdzie niektóre strategie dawały rentowność w dolarze ponad 8%, co przy możliwości uzyskania jeszcze dodatkowych korzyści z tytułu zabezpieczania kursu walutowego dawały tak naprawdę dwucyfrowe stopy zwrotu. No i jakby w efekcie tego, od tego momentu, w którym jakby identyfikowaliśmy takie właśnie taką sytuację, to stopy zwrotu no w tym przypływie optymizmu na dłużnych funduszach, które znajdują się w naszych portfelach modelowych, no przedstawiają się tak, jak tutaj na tej tabeli widać, czyli gdzieś tam pomiędzy 0,74 a nawet 2,8% w okresie tak naprawdę miesiąca czasu. To pokazuje właśnie ten potencjał, jaki dzisiaj jest zaszyty w tego typu strategiach. Dlatego jak popatrzymy sobie teraz na ten jednak mimo wszystko bardzo zły okres dla rynku obligacji, to jest ta cena, jaką przyszło zapłacić strategiom dłużnym za ten proces bardzo silnego wzrostu rentowności, wzrostu stóp procentowych, powrotu tych stóp procentowych do poziomu, no nie powiem, że normalności, bo ta normalność dla rynku polskiego to były poziomy gdzieś na poziomie gdzieś 4-3,5%, natomiast no przy tej inflacji inaczej te stopy procentowe nie mogą wyglądać, wręcz powiedziałbym, że no niestety ta polityka, ta policy mix w Polsce nie wygląda najlepiej, ale być może są tu jakieś powolne przesłanki do optymizmu, ale to wszystko prowadzi do tego, że te przyszłe stopy zwrotu, one to odrobią z dużą nawiązką
I myślę, że te ostatnie 4 tygodnie są takim właśnie zwiastunem, że jeżeli chodzi o ten przypływ optymizmu, to on jest zwiastunem lepszych czasów dla tych strategii dłużnych. Co do tego mamy dość mocne przekonanie. Natomiast co do strategii bardziej ryzykownych, to tutaj jeszcze pewnie przed nami trochę niepewności, aczkolwiek myślimy, że to nie jest jeszcze takie jednoznaczne, że scenariusze negatywne są dzisiaj jakby nie mają alternatywy. Jakby wciąż uważamy, że jakby taka pozycja defensywna, ostrożna jest właściwa, że mogą się jeszcze pojawić okazje i warto być cierpliwym w poszukiwaniu tych okazji. Natomiast jeżeli się okaże, że jednak gospodarka tym razem się wybroni i że żadnej poważniejszej recesji miałoby nie być, to absolutnie nie będziemy tkwili tutaj w naszym obecnym ostrożnym i defensywnym nastawieniu, tylko odpowiednie działania podejmiemy po to, żeby uczestniczyć w potencjalnej tej pozytywnej fazie wzrostowej rynku. Ok, z mojej strony to wszystko. Teraz przejdźmy do sesji pytań i odpowiedzi. Tak jeszcze czekając na ewentualne pytania, to tak dzisiaj miały miejsce dwie publikacje na rynku polskim ciekawe. Jedna dotycząca inflacji, czyli ten tak zwany szybki, ten flash inflacyjny, który pokazał taki no dość niespodziewany, bo spadek inflacji, a drugie dotyczące, dane dotyczące PKB, w których to, co jakby mnie uderzyło, to bo tu chodziło bardziej nie o dynamikę PKB, która wcześniej była znana, ale bardziej o strukturę, to w tej strukturze PKB dużą taką niespodzianką in minus była dużo mniejsza konsumpcja. Tak patrząc na taki trend, czyli to, co się działo na przestrzeni ostatnich 3 kwartałów, no można szacować, że w kolejnym kwartale czy kolejnych kwartałach, to jeżeli w tym tempie konsumpcja będzie maleć, to zobaczymy, że ona będzie kontrybuować negatywnie do PKB. No i to jest taki czynnik, który może oznaczać, że Rada Polityki Pieniężnej tych stóp procentowych już nie będzie podnosić, mimo tego, że ta inflacja będzie schodzić, ale powoli. Co więcej, jeszcze ta raportowana inflacja w przyszłym roku, w pierwszym kwartale będzie miała no taki przejściowo wzrostowy charakter z racji zdjęcia tarcz inflacyjnych. O, tu się pojawiło pytanie właśnie dotyczące inflacji. No, największy wpływ na ten spadek inflacji miał spadek cen energii, a tak naprawdę może nie samej energii, co tych surowców energetycznych, które tam w tym koszyku inflacyjnym funkcjonują, czyli opału, węgla opału. To jest jakby tutaj takie raz, że trudno prognozowalne, dwa, bardzo zmienne. To się tak tłumaczy tym, że w związku tam z prowadzeniem tych deputatów rządowych na węgiel na składach opałowych jest bardzo, bardzo mały ruch. No i tym samym spadek cen węgla też na rynkach światowych powoduje, że no, firmy handlujące węglem po prostu schodzą ze swoich marż, co przekłada się później na spadki cen dla tego odbiorcy finalnego. Ok, pojawiają się pytania, co pan sądzi o funduszach złota? Wróćmy może do tego slajdu, w którym pokazywaliśmy
O, tutaj realne rentowności i koszyk, indeks dolara. To tak, to jakby powtórzę to, co wydaje nam się, jest takim procesem nie takim krótkoterminowym, jak to przez cały ten okres umacniania się dolara miał miejsce, czyli od począwszy tam początku 2021 roku do września tego roku, tylko teraz ta korekta to jest coś większego. To jest jakaś struktura, która ma szansę potrwać dłużej i być może głębiej. No i to by oznaczało, że ta faza korzystna dla metali szlachetnych i dla rynku złota i funduszy rynku złota też tym samym potrwa dłużej. Natomiast jak wysoko nas to na tym złocie zaprowadzi, ja myślę, że krótkoterminowo to tutaj nikt nie jest w stanie takiej odpowiedzi udzielić. Natomiast patrząc na to, jakie są takie perspektywy długoterminowe, to my uważamy, że te złoto w portfelu długoterminowym ma jak najbardziej sens. Oczywiście ktoś, kto ma nieco bardziej taką żyłkę aktywnego inwestora, to może tym złotem w portfelu manipulować odpowiednio, kasując zyski po wzrostach, czy kupując wtedy, kiedy cena schodzi o te kilkanaście, czy wręcz nawet kilkadziesiąt procent, bo to takie czasami ruchy są na rynku możliwe. Natomiast, tak jak mówię, długoterminowo tu uważamy, że te perspektywy są pozytywne, bo w pewnym momencie, kiedy banki centralne dojdą już do takiego poziomu, że tą najbardziej taką dotkliwą fazę zaostrzania polityki pieniężnej zakończą, to te realne stopy procentowe, one to po prostu zaczną dyskontować. Realne stopy procentowe to nic innego jak różnica między nominalnymi poziomami stóp procentowych, które w świetle zakończenia podwyżek stóp procentowych powinny zacząć schodzić w dół, a jednocześnie mamy ten drugi element, którym są oczekiwania inflacyjne. I to, że dzisiaj obserwujemy na wielu rynkach, że ta inflacja z bardzo wysokich poziomów, najwyższych od dziesięcioleci, zaczyna schodzić, to szanowni państwo, myślę, że chyba każdy sobie zdaje sprawę z tego, że ta inflacja, prawdopodobieństwo, że ta inflacja wróci bardzo szybko do poziomów takich, z których ona wystartowała, czyli tam jakieś 2-2,5%, jest bardzo niewielkie. I dlatego w naszej ocenie prędzej się te nominalne rentowności ponownie zbliżą do niskich wartości, niż oczekiwania inflacyjne wrócą do poziomów tych historycznych, a tym samym to oznacza, że realne rentowności spadną, co będzie czynnikiem korzystnym dla złota. Natomiast no, to jest taki nasz pogląd w bardzo długim terminie, czyli takim wykraczającym poza tygodnie czy miesiące, ale pod to uważamy, że warto jakąś ekspozycję na fundusze złota mieć w portfelu. Tu kolejne pytanie dotyczące: czy uwzględniając mniejsze czy większe szanse na zakończenie wojny w Ukrainie, powiedzmy, że późną wiosną 23, kupowanie po potencjalnie dużym, euforycznym ruchu, po takim mocnym geopolitycznym sygnale pozytywnym będzie miało jeszcze sens? Czy lepiej jest dyskontować takie zdarzenie, uprzedzając zaistnienie takiego zdarzenia? Rozumiem, że dotyczy to rynku polskiego. To znaczy, ja mam takie przekonanie, że jeżeli dzisiaj, mimo tego, że WIG wzrósł 22% od dołka, dowiedzielibyśmy się, że znika ta premia, która jakby musi być nałożona na polskie aktywa z racji tego, że jesteśmy tym krajem przyfrontowym, i zmieni to w konsekwencji zarówno postrzeganie
inwestorów takich portfelowych, jak i inwestorów, którzy bezpośrednio tutaj inwestują w tym kraju, to tutaj te 20% nie ma żadnego znaczenia. Tak, bo to oznacza, że w przeciągu najbliższych kilku miesięcy czy kwartałów poziom akceptowalnych wycen podniósłby się znacząco. Tym samym taki ruch o 20% nie ma, tak jak mówię, nie ma żadnego znaczenia. Tym więcej, jakby co więcej, on będzie również przekładał się też na to, że taka zmiana tej sytuacji geopolitycznej, ona by w sposób dość realny zwiększyła jakby te prawdopodobieństwo realizacji się takich też gospodarczych pozytywnych scenariuszy. Więc tutaj upside do wyceny wciąż byłby jeszcze duży. Natomiast na dzisiaj prawda jest taka, że wszyscy ci, którzy kupują dzisiaj, no to trochę kupują na zasadzie, fundamentalnie tu się nic nie zmieniło. Wyceny były bardzo negatywne i chyba trochę właśnie podejmując to ryzyko, że coś się potencjalnie może wydarzyć i te wyceny znaczy znajdzie się po prostu w perspektywie pół roku, roku jakiś taki argument, jakieś wydarzenie, które spowoduje, że zostanie zniwelowane te dyskonto do takiej typowej wyceny, jakim charakteryzowały się polskie spółki do tej pory. Tak, natomiast jeżeli coś takiego się nie wydarzy, tak, no to będziemy dalej tkwili jako ten nasz polski lokalny rynek w obowiązującym przez wiele lat trendzie relatywnej słabości. I tu musimy sobie zdać sprawę z tego, że ta relatywna słabość, ten miesięczny ruch na polskim indeksie, on jest ledwo zauważalny na wykresie takim relatywnym względem innych rynków. Inne rynki też porosły w tym czasie, więc po prostu to jest taki ledwo co widoczny ząbek. Kolejne pytanie dotyczące spółek tech. Jakiś komentarz do sytuacji w spółkach technologicznych? Zaczynają się zwolnienia również w tym sektorze. Skarbiec walił za ostatnie 3 miesiące plus 6, podczas gdy SSW, czyli chyba skarbiec spółek wzrostowych, minus 28. Spółki z tradycyjnej ekonomii wbrew przewidywaniom radzą sobie lepiej niż sektor wzrostowy. To absolutnie prawda, tak. W październiku, a nawet trochę w okresie ostatnich 6 tygodniach, czyli dokładnie od bodaj 12 października, kiedy nastąpił dołek na S&P, tu zrobiliśmy sobie taki rozkład po 11 subsektorach amerykańskiego S&P. No i co się okazuje, to te stopy zwrotu najwyższe, około 17%, dotyczą spółek typowo cyklicznych. To nawet, powiedzmy, nie chodzi o to, że tutaj jest tam stara ekonomia czy technologia, tylko bardziej chodzi o to, że tu mieliśmy do czynienia z 17% wzrostem równym trzech sektorów, czyli sektora finansowego, sektora surowcowego i sektora produkcyjnego. I teraz oczywiście technologia gdzieś tam po środku, najsłabiej spółki konsumenckie i w S&P nie ma takiego typowego sektora nieruchomości, tam są spółki zajmujące się nazywa home builders, czyli jakby spółki budujące domy, które tam miały jakieś symboliczne wzrosty typu tam 2 czy 3%. Oczywiście wiadomo, skarbiec value jest głównie oparty o spółki, które jakby wypłacają
dochód do inwestorów w postaci buybacków czy dywidendy, czyli takie cashflowowe podmioty, to właśnie spółki głównie obecnie surowcowe, głównie sektor energy, który też dość dobrze się w tym czasie zachowuje. Natomiast skarbiec spółek wzrostowych. Tutaj, tu faktycznie jesteśmy Państwu winni jedną taką, czy nawet dwa, czy trzy zdania komentarza. Skarbiec spółek wzrostowych to nie stricte technologia. To musimy sobie tutaj zdać sprawę, bo gdyby to były takie typowe spółki technologiczne, jakie są w tym subindeksie, to nie zachowywałyby się tak, jak szczególnie w listopadzie się zachowały, bo to jest nawet nie kwestia tego, jak one sobie radziły tam od tego dołka S&P czy tam Nasdaqa 12, od 12 października, tylko dokładnie jak one się zachowały w pierwszym tygodniu listopada. Portfel tego funduszu jest skoncentrowany tak naprawdę na takich dwóch elementach, dwóch subsektorach, czy nawet takich niszach rynkowych, czyli to jest taki, można sobie tutaj nawet na znaleźć taki indeks Emerging Cloud, czyli mówiąc w takim dużym skrócie, branżowo biznesy chmurowe, i drugi segment software'owy, i to jeszcze też taka subnisza software oferowany klientom w takim modelu subskrypcyjnym, czyli software as a service. Tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że te spółki radzą sobie zdecydowanie lepiej niż jakiekolwiek inne spółki. Jak patrzymy przez pryzmat raportowanych teraz wyników finansowych, to po pierwsze tam nie ma żadnych rewizji prognoz przychodów, albo jeżeli są, to one mają charakter jednostkowy. Co więcej, tam bardzo często raportowane są wyniki, które charakteryzują się roczną dynamiką kilkudziesięciu procent. Co więcej, bardzo często raportowane są pozytywne niespodzianki, natomiast jest ekstremalnie negatywny nastrój do tego sektora. Po prostu te spółki są w trendach spadkowych i tak jak to mieliśmy okazję w ubiegłym tygodniu rozmawiać z zarządzającymi tym funduszem, po prostu jest w tej chwili taka faza wręcz kapitulacji, czyli jakby cokolwiek te spółki prezentują, cokolwiek zarządy się wypowiadają, to jakby włos dzielony jest na czworo i jakby jest szukany pretekst do wyprzedaży. Oczywiście problemem tego funduszu jest koncentracja na tych dwóch sektorach i to uważamy, że jest to po prostu błąd inwestycyjny, który wypłynął właśnie w takim momencie takim no, krytycznym, tak? Bo takie rzeczy nie, takie ryzyka się nie materializują wtedy, kiedy mamy trend wzrostowy, kiedy wszystko jest ok, tylko takie ryzyka się materializują właśnie w taki sposób, w sytuacji, kiedy mamy trend spadkowy na szeroko rozumianym indeksie technologicznym, to wtedy jest jakby jest poszukiwanie tych ofiar. Tutaj takie odnosimy wrażenie, że mimo tego, że właśnie ta sytuacja biznesowa jest bardzo dobra, jest relatywnie dużo lepsza niż w innych sektorach, to mamy do czynienia właśnie z taką dysproporcją wynikową. No i tu nie ukrywamy, że no jakby z perspektywy takiego długiego terminu, no jeżeli nie napłyną jakieś inne informacje, które by fundamentalnie zmieniały postrzeganie tego sektora, no to słuchajcie Państwo, no to są takie przypadki, jakimi były spółki typu przykładowo Amazon w popętnięciu tej bańki internetowej, które pospadały wtedy, tak jak Amazon, po 80 parę procent, a w przeciągu kilku następnych lat przyniosły 100% zysku. Także to
To są te emocje rynku, natomiast my na te emocje nie patrzymy. Bardziej nas interesuje to, czy przesłanka, która stała za tą inwestycją, się potwierdza jakby w realnym biznesie tych spółek, tak? No bo prędzej czy później to będzie podstawą tego, że ktoś te spółki będzie w przyszłości kupował. Albo się nie potwierdzą i te spółki nie będą kupowane i utkną na tych wycenach na długo. To tak to z naszej strony pogląd na ten sektor wygląda. Tu jeszcze pytanie dotyczy polityki. Czy przegrana w przyszłych wyborach obecnej ekipy będącej u steru władzy może zacząć być uwzględniana w wycenach akcji na polskim rynku w kategorii pozytywu? Większa skłonność obecnej opozycji ku dogadywaniu się z Zachodem, a jednocześnie mniejszy interwencjonizm w procesy ekonomiczne bardziej liberalnych frakcji. To jest trudne pytanie. Mi się wydaje, że tak z perspektywy inwestycyjnej, to ja bym miał takie trzy tutaj elementy widzę. Znaczy, pierwszy jest taki, że patrzenie na całość rynku polskiego w naszej ocenie nie ma większego sensu. W Polsce są ciekawe okazje inwestycyjne, natomiast one mają charakter bardzo taki skoncentrowany i wymagają umiejętności selekcji. Dlatego no poza takimi przypadkami, o których tutaj mówiliśmy przed chwilą, kiedy się pojawia jakiś taki trigger, typu właśnie, nie wiem, spada jakieś takie ryzyko geopolityczne dla naszego kraju, pojawia się jakaś taka szansa na bardziej trwały napływ kapitału zagranicznego i w związku z tym można ten rynek traktować jako całość, no to wtedy tak, ale generalnie to uważam, że u nas jakby jakość spółek jest dużo niższa niż na Zachodzie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, a tym samym tutaj powinno dominować podejście selektywne. To jest jakby taka pierwsza uwaga. Druga uwaga jest taka, że jeżeli tak właśnie patrzymy, a uważam, że coraz większe grono inwestorów takich rozsądnych też tak to postrzega, że jakieś takie indeksowe inwestowanie w rynek polski nie ma większego sensu, to co dominuje w indeksach wciąż, czyli albo spółki Skarbu Państwa, albo spółki, które jakby regulacyjnie są od tego Skarbu Państwa czy od polityki rządu uzależnione, to jakby to przestaje mieć znaczenie, tak? No bo dokonując selekcji spółek można opierać się na segmencie prywatnym, który jest nieregulowany, który będzie wrażliwy na jakieś pozytywne zmiany w czynnikach takich makroekonomicznych, w poziomie konsumpcji, inwestycji i tak dalej. To jest jakby druga rzecz. A trzecia, ta polityka gospodarcza, czyli powiedzmy potencjalne policy mix, bo wierzcie Państwo, inwestor zagraniczny naprawdę kompletnie nie patrzy na to, co pewnie dla nas tu lokalnie jest ważne, czyli kwestie związane z jakimiś tematami, czy to światopoglądowymi, czy tego, jak państwo powinno być zorganizowane, jaka rola państwa w gospodarce, ale koniec końców to jest istotne z perspektywy bardziej rynku obligacji i tym samym rynku walutowego niż rynku akcyjnego. Także tu bym jakby ewentualnie deklarowanie jakichś określonych działań przez potencjalnie nową ekipę mogłoby mieć wpływ na jakieś poszczególne sektory, tak jak to miało miejsce w 2015 roku, kiedy deklarowany w okresie przedwyborczym na przykład podatek bankowy czy podatek od sieci wielkopowierzchniowych,
czy tam zakaz handlu w niedzielę, no to były takie elementy, które wpływały sektorowo, a nie wpływały na cały rynek. Ok, szanowni państwo, nie widzę więcej pytań, także ja bym na tym zakończył. Dziękuję serdecznie za uczestnictwo w dzisiejszym webinarze. Zapraszam na nasze kolejne spotkanie. No a cóż, dzisiaj życzmy sobie wielu pozytywnych emocji. Niech to nie będzie nasz ostatni mecz na tym mundialu. Także tym pozytywnym przekazem chciałbym się z państwem pożegnać. Do usłyszenia na kolejnym webinarze. Do widzenia.